Witam serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się pierwszą częścią rozważań dotyczących jednej z najbardziej niesprawiedliwie ocenianych lektur licealnych pochodzących z czasów romantyzmu, czyli pochylimy się nad cierpieniami młodego Wertera, Johanna Wolfganga Goethego. Moją ambicją w przypadku tych trzech, być może czterech filmów, które poświęcę tej lekturze, będzie przekonanie Was, że naprawdę warto przeczytać tę książkę. Jeżeli jesteście chociaż odrobinę bardziej wrażliwi niż roślina doniczkowa czy krzesło, które stoi w kuchni, to nie powinniście mieć większych problemów ze zrozumieniem tego, co przeżywa tytułowy bohater. No dobrze, zacznę od początku. Kiedy wchodzę do klasy jednej, drugiej, trzeciej, w której omawiam ten tekst, za każdym razem na samym początku proponuję takie ćwiczenie. Proszę wszystkich, żeby wyobrazili sobie, że Werther nie żyje pod koniec XVIII wieku, ale powiedzmy ma dostęp do dzisiejszych naszych wynalazków, technologii i sposobów komunikowania się z innymi ludźmi. I ten Werther jest osobą, która poszukuje partnerki życiowej. Czyli dzisiaj umieszcza samego siebie na portalu randkowym. Poszukuje przez internet kogoś, z kim będzie mógł dzielić swoje życie, swój los. No to w jaki sposób przedstawiają samych siebie ludzie, którzy szukają w internecie drugiej osoby i chcą stworzyć poważny związek, a nie takie przelotne fiubździu nie wiadomo co. No to przedstawiają samych siebie w samych superlatywach, tak? Podkreślają swoje umiejętności, talenty, walory, to co potrafią, to co być może chcą od życia, tak? To też tam będą gdzieś próbowały takie osoby zapisać. No to jakby brzmiał taki anons matrymonialny młodego Werthera? No to na pewno by powiedział, że jest młody. Tak. Bycie młodym to jest na pewno walor. Łatwiej jest znaleźć partnera życiowego osobie młodej, a nie takiej, która już włosy jej siwieją, pierwsze zmarszczki pojawiają się na twarzy, ta osoba przekroczyła 40 rok życia, tak jak ja. A więc młody Werther, tak, ma tę zaletę, że jest młody. Najprawdopodobniej nie jest to osoba jakaś nieurodziwa. Wiemy, że początek młodego Werthera sugeruje nam takimi półsłówkami, Goethe o tym pisze, że Werther musiał zmienić miejsce zamieszkania, ponieważ dał się w jakiś dziwny romans. To sobie dokładnie przeczytajcie. I no to można z tego wywnioskować, że Werther nie miał większych problemów z tym, żeby znaleźć się w pobliżu kobiety i nawiązać jakąś relację z nią. Tak? A więc na pewno musiał być młody, to wiemy, i na pewno nie był jakoś odpychająco brzydki. Dobrze. Co ten jeszcze Werther mógł zaproponować innym? No to jest mieszczaninem. No, teoretycznie jest to przeszkoda, bo potem się dowiemy, że z powodu tego swojego mieszczaństwa Werther był kimś, kto nie może rozwinąć w pełni skrzydeł. Ale bycie mieszczaninem w przypadku Werthera oznaczało również pewnego rodzaju stabilizację życiową. Dlatego, że on znalazł sobie pracę takiego drobnego urzędnika i gdyby nie miał większych oczekiwań w stosunku do życia, to on by tym drobnym urzędnikiem, być może przełykającym co jakiś czas taką bierną agresję ze strony swojego pracodawcy, być może by był takim urzędnikiem i jakoś tam jednak by sobie spokojne życie wiódł. Dalej, Werther był utalentowany, a miał talenty różnorodne. Tak? Po pierwsze, potrafił dobrze tańczyć. Tak, potrafił tańczyć, a wiadomo, że umiejętność tańca jest potężnym atutem, jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie. Szczęśliwe są te kobiety, te żony, których partnerzy życiowi albo mężowie tańczyć potrafią. Nie trzeba ich wywlekać na parkiet. Werther potrafił tańczyć. Dalej, Werther potrafił rysować, no, czyli miał zdolności manualne. Dalej, Werther był oczytany. Czytał nie tylko klasykę, czyli Iliadę Homera, ale również czytał bestsellery czytelnicze tamtych czasów. W tym przypadku Pieśni Ossiana autorstwa Macphersona. Dalej, potężny atut tutaj, uwaga. Werther lubił dzieci, czyli
gdyby w swoim anonsie napisał: w przyszłości chciałbym być ojcem gromadki dzieci, no to jak to brzmi? Fantastycznie to brzmi, ponieważ świadczy to o tym, że Werther nie szuka kobiety na jedną noc albo na jeden weekend. Nie, Werther szuka kogoś, z kim będzie chciał założyć rodzinę i kogoś, wokół kogo będzie chciał dożyć reszty, przeżyć resztę swoich dni. A więc Werther jest bardzo poważny w swoich zamiarach. No i dodajmy do tego takie drobiazgi, jak na przykład potrafi prowadzić interesującą konwersację, potrafi pisać, no bo fakt pisania listów do Werthera, przepraszam, fakt pisania listów Werthera do Wilhelma świadczy o tym, że Werther faktycznie posługiwał się płynnie językiem niemalże literackim. Dalej jeszcze, Werther lubił spędzać czas na świeżym powietrzu. To nie był domator i to nie był ktoś, kto uganiałby się ze strzelbą po lasach i by polował. Nie, to był delikatny, subtelny, młody człowiek, który uwielbiał spacerować. A więc same zalety. Zobaczcie, same zalety. Tyle dostał od życia. Tyle. Albo jeszcze więcej, mogę poza ekran rozłożyć ręce. Tak? Same zalety, same walory. Wchodzi w życie, będąc naprawdę nieźle wyposażonym. To jest młody człowiek, przed którym przyszłość stoi otworem. A więc dlaczego finalnie popełnia samobójstwo? No i Goethe tutaj nam mówi bardzo popularną i niepopularną rzecz. Werther nie może cieszyć się życiem, ponieważ jest skażony czymś, co nazywamy Weltschmerz. A Weltschmerz jest to cudowne niemieckie słowo, jedno z niewielu niemieckich słów, jakie znam, chociaż uczyłem się 3 lata w liceum tego języka. Weltschmerz oznacza ból świata. Welt to jest świat, a Schmerz to jest ból. Ból świata. Co to znaczy, że kogoś boli świat? To znaczy, że on się źle w nim czuje. Cóż z tego, że ma tyle dobra dookoła siebie i w samym sobie? Co z tego, że ma tyle różnych zalet, talentów, umiejętności, walorów, skoro on źle się czuje w świecie, w który został wrzucony przez takie, a nie inne uwarunkowania zależności losu? Tak? Osoba, która cierpi na Weltschmerz, nie potrafi się z niczego cieszyć. Nie potrafi znaleźć przyjemności w życiu, czyli cierpi na tak zwaną anhedonię. To słowo to pochodzi od greckiego słowa hedona, czyli przyjemność, rozkosz, a literka a przed tym oznacza zaprzeczenie tej przyjemności, czyli Werther cierpi na anhedonię, jest typem wybitnie melancholijnym, bardzo często zbyt głęboko przeżywa to, co go spotyka. Czyli to, co inni skwitowaliby wzruszeniem ramion, to go przygniata do ziemi. To, co inni tylko strzepnęliby stąd, tak? Z ramion, tak? To on ugina się pod ciężarem tego właśnie. To, z czego inni się śmieją, dla Werthera jest okazją do tego, żeby kolejny raz popatrzeć na siebie jak na ofiarę losu. Tak? Czyli Werther jest osobą, która pomimo tego, że ma kapitalny kapitał, z którym wchodzi w życie, nie jest w stanie obracać tymi zaletami i walorami, ponieważ jest bardzo skrzywdzony, jeżeli chodzi o konstrukcję psychiczną. Jego psychika jest bardzo słaba, nie potrafi udźwignąć tego wszystkiego, co go spotyka. I chociażbyśmy mówili mu: Werther, idź sobie pobiegaj, rozbiegaj tę depresję, obejrzyj sobie jakąś komedię, spotkaj się z przyjaciółmi, to on, im smutniejszy by był, tym smutniejsze piosenki by sobie puszczał. Im smutniejszy by był, tym częściej zamykałby się w pokoju i leżałby na łóżku. Tak? Im smutniejszy by był, tym mroczniejsze książki by brał do rąk i upajałby się tym smutkiem. Tak, ponieważ smutkiem można się upić. Tak? I Werther był niemalże uzależniony od swojego smutku. To była jednostka, dzisiaj byśmy powiedzieli, pogrążona w takiej depresji, a może w chorobie zwanej dwubiegunową chorobą polegającą na tym, że jednego dnia jesteśmy w
totalnej euforii i wszystko nas cieszy, chociaż nie ma powodu, żeby aż tak bardzo nas to ekscytowało, a drugiego dnia jesteśmy przybici nie wiadomo w sumie czym. I Werther właśnie w ten sposób egzystuje. Ma bardzo dużo do zaoferowania światu i innym ludziom, ale nie umie tego z siebie wykrzesać, ponieważ jego konstrukcja psychiczna nie pozwala mu cieszyć się światem i innymi ludźmi. I tak samo możemy zadać sobie pytanie, co Goethe chciał nam powiedzieć tą postacią. Chyba jedną rzecz. Nie wolno nam oceniać w żaden sposób ludzi, którzy mają tego typu problemy ze swoimi emocjami, nastrojami. Nie wolno nam powiedzieć, czym się przejmujesz, człowieku? Zobacz, wszystko ci się w życiu układa, masz dom, masz rodziców szczęśliwych, masz żonę, męża, dzieci zdrowe. Czym ty się przejmujesz? Czemu chodzisz taki smutny? Co cię dobija? Nie wolno nam tak mówić, mówi Goethe. Ponieważ nie jesteśmy w stanie ocenić ciężarów, które muszą nosić takie jednostki, którym życie i świat sprawia ból. Trzymajcie się. Pozdrawiam.